Witajcie kochani w następnej odsłonie MoShna TV, w niedzielnej odsłonie. Dzisiaj zabrałam was do Parku Królowej Wilhelminy, stąd też moje takie odświętne odzienie, że tak powiem. Jestem bardzo zasmucona przychodząc tutaj, że metaforycznie można powiedzieć tak dba się o królową. I jak i o samą naturę, która królowej jest bardzo, bardzo, bardzo bliska. Spójrzcie sami. Nie dość, że jest strasznie brudno. To wszystko jest poparzone, popalone słońcem. Spójrzcie. Widzicie te śmieci? A to jeszcze nie wszystko, co jest w tym parku. Za chwilę wezmę was na, że tak powiem, przechadzkę po Parku Królowej Wilhelminy. Pomysł bardzo fajny. Są tutaj także metaforyczne latorośli rodziny królewskiej. Również bardzo zaniedbane. Natomiast od strony ekologicznej, od strony natury, w jaki sposób, dlaczego... Tak to tutaj wygląda. Powiem szczerze, że ludzie tutaj zostawiają bardzo dużo śmieci. Ludzie w ogóle po sobie nie sprzątają. Kiedy patrzę tutaj na sadzawkę, można powiedzieć takie oczko, dosłownie zielone, jest ono strasznie brudne. Woda jest niesamowicie gęsta. Cud, że jakiekolwiek zwierzęta mogą tam funkcjonować, naprawdę. Wybaczcie, na chwilę muszę zmienić utwór, bo puścili takie bełby w radio, że... Moment. Dzięki, kochani. Jest tutaj strasznie brudno. Drzewa w większości są chore, są zaatakowane przez wirusy, pasożyty. Nikt się tutaj tym nie zajmuje, nie widziałam tutaj ani jednego pracownika zieleni miejskiej, który by tutaj mógł się tym zająć. No nic, kochani, to chodźmy na małą przechadzkę. Dokończę jointa, założę tylko moje buty, bo nie będę chodzić bez butów, gdyż jest tutaj bardzo niebezpieczne ze względu na dużą ilość śmieci. Zwróćmy uwagę, że jest to park. A w związku z tym dużo dzieci przychodzi się tutaj bawić. Rodziny z dziećmi. Przychodzą młodzi ludzie, także starsi ludzie. Każdy tutaj chce przyjść, spędzić miło czas, poczuć się bezpiecznie. Na chwilę obecną nie możemy się tutaj poczuć bezpiecznie, nie możemy poczuć się swobodnie. Z racji tego, że jest tutaj bardzo pięknie, aczkolwiek brzydko. Takie dwa w jednym. Chodźmy. Czekajcie. Chodźmy, zobaczymy sobie, jak wygląda Park Królowej Wilhelminy. Jak widzicie, jest tutaj generalnie bardzo pięknie. Tutaj jest wspomniana przeze mnie sadzawka, bardzo zaniedbana, jak widzicie. Tutaj między innymi, nie wiem czy widać, worki foliowe, reklamówki. Tutaj śmieci. Śmieci. A tutaj żyją normalnie zwierzęta. Teraz wam pokażę norkę jednego ze zwierzątek. I spójrzcie, jest to syf, niesamowity syf. A tutaj mieszkają zwierzęta. A tam są puszki po piwie. Tam są reklamy. Tam też zwierzęta. A jest to straszny syf, ludzie po sobie nie sprzątają. Bardzo ekologicznie, mając w kraju ekologiczną stolicę Nijmegen. Trochę wstyd. Z racji tego, że zwierzęta są zjeść w takim
ekosystemie ciężko znaleźć pożywienia. Jak widzicie, tutaj to widać tak, że byli tutaj moi rodacy, Polacy, co mnie również bardzo smuci, że po sobie nie sprzątają. Jest to, powiem szczerze, karygodne. No ale musimy zacząć coś z tym robić. U wszystkich. Spójrzcie, parę lat temu, o ile mnie pamięć nie myli, w 2000 którymś roku, tutaj w Holandii, Holendrzy mieli taką bardzo fajną akcję marketingową połączoną z organizacją We Smoke. No, aczkolwiek jak widać, Save the Dutch Culture, akcja bardzo nieudana, co możecie tutaj spojrzeć na trawniku. Co można bardziej powiedzieć? Trzeba będzie uruchomić, moi kochani, program edukacyjny. Będzie trzeba przede wszystkim zagonić ludzi do pracy z zieleni miejskiej. Wszyscy płacimy podatki, to bardzo duże do balansingu. Tak więc nie może być tak, że przychodzimy do parku w niedzielę, w weekend generalnie, czy nawet po południu na normalnym tygodniu i zostajemy taki syf. Tak nie może być. Już nie wspomnę o tym, że są dostępne w każdym parku, widnieje taki pojemnik, coś w tym stylu, gdzie możecie, kochani, wziąć, jeśli was nie stać albo szkoda wam kasy, torebki na potrzeby fizjologiczne większego, że tak powiem, kalibru, waszych pociek, psów, kotków i wszystkiego innego, co wyprowadzacie, żeby troszeczkę innego życia do parków, innego rodzaju przestrzeni publicznych. Za chwilkę się udam do takiego miejsca, żeby wam pokazać, jak coś wygląda, gdzie takich rzeczy szukać i żeby się w te rzeczy zaopatrywać z racji tego, że tutaj na trawie bawią się dzieci. Dzieci dotykają trawy, dotykają podłogi, później biorą ręce do ust, zazwyczaj. Widzicie? Takie coś. Tutaj możecie wziąć takie toreweczki i posprzątać po swoich zwierzaczkach. Bardzo proszę. Bo mam dosyć chodzenia po gównie w parku, powiem szczerze. I to tyle, kochani, w dzisiejszej niedzielnej odsłonie MoShna TV. Widzimy się, nie wiem kiedy, może dzisiaj, może jutro, kto wie, zobaczymy, co się będzie działo. I pamiętajcie, dbajcie o to, gdzie żyjecie, dbajcie o to, gdzie przebywacie, z racji tego, że ta kulka, po której chodzimy, to jest nasza wspólna kulka. Tak więc dbajmy o tą kulkę wszyscy. Naprawdę nie mamy może takiego typowego dachu nad głową. Ozon nam się psuje, jest dziurawy trochę, przecieka. Ale tak czy siak o podłogę trzeba dbać, jak to się mówi. Trzymajcie się, to tyle na dzisiaj i do następnego.